na przykład szczepionek. Znaleziono już 30 szczepionek, które skutecznie zapobiegają zarażaniu się wirusami wśród zwierząt. Natomiast nie ma takiej skutecznej szczepionki dla ludzi. Do tej pory jej nie wynaleziono. To samo dotyczy szczepionki na raka. Również nie wynaleziono szczepionki skutecznej dla ludzi. Jeśli chodzi na przykład o szczepionkę przeciwko polio, to nigdy byśmy jej nie mieli do tej pory skutecznej, ponieważ ponad 40 testów na małpach, które były przeprowadzane, niestety nie zdało egzaminu. Dla ludzi szczepionka ta jest całkowicie skuteczna. Profesor Herbert Hepsel powiedział kiedyś, że według naszej obecnej wiedzy nie można dzięki doświadczeniom na zwierzętach stwierdzić naukowo, jakie jest przewidywane działanie, skuteczność czy szkodliwość badanych lekarstw dla człowieka. To za początka było muszę zrywać. Co to jest, czy to było przypadkiem, czy to? Nie, ja wiedziałam, miałam. Ojej. Ale co będzie... ty robisz teraz? No ja wróciłam, wiesz, no mówię w Warszawie brać. No teraz robisz. Aż razy, to, znaczy nie do pracy, bo sobie nie pracuję w tamtej.